Witajcie, kochani. Bardzo prosiliście mnie o zadania z dowodzenia, więc specjalnie dla Was powstał ten oto odcinek. Z racji tego, że zadania z dowodzenia są bardzo, ale to bardzo różnorodne, wybrałam dla Was 7 zadań z ostatnich matur takiego różnego typu, tak abyście mogli zobaczyć, jak najłatwiej moim zdaniem rozwiązać każde takie zadanie. Gdyby jednak dla kogoś okazało się to niewystarczające, to może uzyskać dostęp do mojego kursu z dowodzenia, w którym podczas kilku godzin nauczę Cię, jak rozwiązywać zadania z dowodzenia z różnych działów. Oczywiście do każdej lekcji kursu masz również dołączone konkretne zadania, na których przećwiczysz sobie nabyte umiejętności. I dowodzenie to jest tego typu zagadnienie, gdzie musisz wykonać naprawdę wiele zadań, aby móc się swobodnie poruszać w tym temacie i aby pomysły szybko przychodziły Ci do głowy. Więc lojalnie Cię uprzedzam, że prawdopodobnie ten film nie wystarczy Ci, aby być dobrym z dowodzenia. On stanowi taki świetny wstęp, który dużo Ci wyjaśni, dużo pokaże, ułatwi, ale pamiętaj, aby wykonywać jak najwięcej zadań tego typu. Możesz je znaleźć oczywiście w arkuszach naturalnych z poprzednich lat, więc przerób sobie po naszym filmie co najmniej kilkanaście zadań tego typu, aby przećwiczyć nabyte umiejętności. Pamiętaj też proszę, że zadania z dowodzenia możemy wykonywać na wiele różnych sposobów. Ten, który ja Ci pokażę w filmie, nie jest jedynym właściwym. Jest to po prostu sposób, który wybrałam, który według mnie jest najłatwiejszy. Wykaż, że jeżeli liczby rzeczywiste ABC spełniają warunek A razy B razy C równa się 1, to A do potęgi minus pierwszej plus B do potęgi minus pierwszej plus C do potęgi minus pierwszej równa się A razy B plus A razy C plus B razy C. To zadanie jest typem bardzo łatwego zadania z dowodzenia. Co musimy tutaj zrobić? Najpierw jakoś uprościć sobie to równanie. Czyli zobacz, potęga minus pierwsza odwraca nam liczbę potęgowaną. Czyli wykonajmy sobie to potęgowanie. Zamiast a do potęgi minus pierwszej napiszmy sobie 1 przez a dodać 1 przez b dodać 1 przez c równa się i prawą stronę równania sobie przepiszmy. Czyli mamy a razy b plus a razy c plus b razy c. No i chcielibyśmy to jak najbardziej uprościć, czyli możemy na przykład przemnożyć sobie obie strony równania razy a, b, c, aby pozbyć się wszystkich mianowników po lewej stronie. No i zobacz, jeżeli ułamek 1 przez a pomnożymy razy a, b, c, to mamy a, b, c przez a. No i te a się ze sobą skrócą. Plus a, b, c przez b. I te B również się skrócą, plus ABC przez C i te C również się ze sobą skrócą. Równa się? I tutaj uwaga, nie będę przemnażała razy ABC każdego wyrażenia, tylko zapiszę to ABC i w nawiasie to, co było. AB plus AC plus BC. Po co tak robię? Zobacz, teraz po lewej stronie mamy BC plus AC plus AB równa się i zobacz, co się dzieje po prawej stronie. Możemy skorzystać z tego, że iloczyn A razy B razy C równa się 1, więc zamiast tego A razy B razy C możemy napisać po prostu 1. A 1 razy cokolwiek, no to nic się nie zmienia, tak? Więc po prostu mogę napisać zawartość tego nawiasu i już bez nawiasu. AB plus AC plus BC. No i zobacz, co nam wychodzi po obu stronach. AB, mamy AB. Jest AC, mamy AC i mamy BC i też mamy BC. Czyli zobacz, lewa strona równa się prawej stronie, co kończy nasz dowód. Udowodniliśmy, że jeżeli liczby spełniają taki warunek, który mieliśmy podany w zadaniu, to zachodzi taka równość, ponieważ doprowadziliśmy równanie do takiej postaci, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że lewa strona równania jest równa prawej stronie równania. Możemy napisać taki skrót, który się często stosuje, co należało dowieść. Innym popularnym skrótem jest co kończy dowód. Obojętnie jakiego skrótu użyjesz, to jest poprawnie wykonane zadanie. Czyli zadanie bardzo łatwego typu, po prostu wystarczy wykonać działania, które są w równaniu. Przejdźmy do kolejnego. Kolejne zadanie pojawiło się na maturze w maju w 2019 roku i jest to już nierówność, ale to też jest tego typu zadanie, które moim zdaniem jest bardzo, bardzo łatwe i bardzo schematyczne. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest taka nierówność. I mamy 3a kwadrat minus 2ab plus 3b kwadrat jest większe bądź równe od zera.
I pamiętaj proszę, że zawsze jak masz nierówność w zadaniach z dowodzeniem, to musisz wykazać, że lewa strona nierówności jest większa bądź równa od zera. I najczęściej, prawie zawsze, trzeba tam znaleźć jeden lub kilka wzorów skróconego mnożenia. I trudność polega na tym, że po lewej stronie nierówności jest wzór skróconego mnożenia, ale coś jeszcze. Czyli zobacz, ja bym tutaj zauważyła wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, prawda? Moglibyśmy go tutaj zauważyć, tylko jest problem, ponieważ mieliśmy 3a kwadrat, a w tym wzorze występuje tylko a kwadrat, więc musimy wyrównać, czyli musimy jeszcze dodać 2a kwadrat. I teraz faktycznie te a kwadrat się zgadzają. Podobnie wygląda sprawa z tymi b kwadrat. Tu mieliśmy b kwadrat, ale na początku mieliśmy 3b kwadrat. Więc żeby wyrównać, jeszcze dopisujemy 2b kwadrat. I to ma być większe bądź równe od zera. I zobacz, co nam dało takie rozdzielenie a kwadrat i b kwadrat. Tą część spinamy w nawias, tak żeby powstał wzór skróconego mnożenia, czyli mamy a minus b do kwadratu, czyli to jest wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy i zostaje nam plus 2a kwadrat plus 2b kwadrat, to jest większe bądź równe od zera. I to jest właściwie koniec naszego dowodu, ale uwaga, jeszcze co to zadanie nie otrzymałbyś dwóch punktów. Żeby otrzymać dwa punkty, musimy napisać słowne uzasadnienie, dlaczego to już jest dowiedzione. A dlaczego? No bo zobacz, mamy sumę trzech składników, które zawsze będą liczbami większymi bądź równymi od zera. Skąd to wiemy? No bo kwadrat każdej liczby, a taką mamy tutaj sytuację, zawsze jest większy bądź równy od zera. Więc suma kwadratów tych liczb również jest większa bądź równa od zera. I taki komentarz pamiętaj, żeby zawsze napisać pod koniec takiego zadania. Czyli zapiszmy to. Suma kwadratów dowolnych liczb rzeczywistych jest zawsze większa bądź równa od zera. To kończy nasz dowód. Czyli zapamiętaj, że w tego typu zadaniach musisz po lewej stronie nierówności zawsze dojrzeć wzór skróconego mnożenia i pamiętaj, że to nie musi być jeden wzór skróconego mnożenia, ok? I jeżeli przedstawisz lewą stronę nierówności jako sumę kwadratów jakichś liczb, to kończy nasz dowód i pamiętaj oczywiście o komentarzu. Zadanie kolejnego typu pojawiło się ono na maturze w czerwcu 2018 roku i celowo wybrałam Ci takie trudniejsze, żebyś dokładnie wiedział, jak w nim postąpić. Wykaż, że reszta z dzielenia sumy kwadratów czterech kolejnych liczb naturalnych przez 8 jest równa 6. Jeżeli przeczytałeś to zadanie i nie wiesz w ogóle, o co chodzi, albo co gorsza, masz pomysł, żeby podstawić jako cztery kolejne liczby naturalne, na przykład 1, 2, 3, 4, to niestety nie tędy droga. Pamiętaj, że w zadaniach na udowadnianie, na wykazywanie musisz coś wykazać dla każdej liczby naturalnej. Nie tylko dla konkretnej, na przykład wybierzesz sobie 1, 2, 3, 4 albo 5, 6, 7, 8, tak? Tak to nie działa. Coś, co musimy wykazać dla wszystkich liczb naturalnych. Czyli pomyśl, jak możesz zapisać symbolicznie, matematycznie każde cztery kolejne liczby naturalne? Możemy to zrobić bardzo łatwo. Jeżeli przyjmiemy, że n to jest pierwsza liczba naturalna, no to kolejna występująca po niej to będzie n plus 1. Jeszcze kolejna n plus 2 i jeszcze kolejna n plus 3. Tylko uwaga, nie zapomnijmy tutaj zapisać, że przyjmujemy, zakładamy, że n należy do liczb naturalnych. Pamiętamy, że to muszą być cztery kolejne liczby naturalne, więc sama literka n również musi być liczbą naturalną. No i teraz tak, reszta z dzielenia sumy kwadratów, czyli zobacz, musimy zrobić sumę kwadratów tych liczb. Jak tego dokonać? No każdą z tych liczb podnieść do kwadratu
i to do siebie dodać. No bo suma oznacza, że dodajemy te wyrażenia. Zróbmy to. Czyli mamy n kwadrat, dodać n plus 1 do kwadratu, dodać n plus 2 do kwadratu, dodać n plus 3 również do kwadratu. Uprośćmy to maksymalnie, pamiętając, że w tych nawiasach są oczywiście wzory skróconego mnożenia, których oczywiście musimy użyć. Czyli mamy n kwadrat, dodać n kwadrat plus 2n plus 1, dodać n kwadrat plus 4n plus 4, dodać n kwadrat plus 6n, dodać 9. Uprośćmy to maksymalnie, czyli mamy tak. Tu mamy n kwadrat, czyli będziemy mieć 4n kwadrat. Mamy też 12n, dodać 12n i dodać 14. I teraz co mieliśmy dowieść? Mamy wykazać, że reszta z dzielenia sumy kwadratów tych liczb przez 8 jest równa 6. I teraz jak tutaj postąpić? Teoretycznie dobrze by było przed nawias wyłączyć ósemkę, ale widzimy, że jest to niemożliwe, żeby wyłączyć ósemkę przed nawias i żeby w nawiasie znalazły się same liczby całkowite. Więc co możemy zrobić? Możemy przed nawias wyłączyć sobie czwórkę i teraz w nawiasie będzie, uwaga, n kwadrat plus 3n plus, i teraz zobacz, teraz będzie ciężki moment, musimy się domyśleć, że skoro reszta musi być równa 6, to bardzo bym chciała, żeby za nawiasem została nam reszta plus 6. Czyli z tej czternastki odejmuję sobie tą szóstkę, która ma być za nawiasem, zostaje mi 8, czyli 4 razy 2 daje mi 8. I teraz zobaczmy, czy wszystko się zgadza. 14 to jest inaczej 4 razy 2 i jeszcze plus 6. Wszystko się zgadza. Tylko teraz musimy udowodnić, że ta część naszego wyrażenia jest podzielna przez 8. My na razie udowodniliśmy, że ona jest podzielna przez 4, no bo czwórka stoi przed nawiasem, a w nawiasie jest jakaś liczba całkowita. Więc spróbujmy sobie policzyć deltę z wyrażenia, które jest w nawiasie i zapiszmy je w postaci iloczynowej. Czyli zapiszmy sobie, że delta równa się 9 minus 4 razy 1 razy 2, czyli to będzie 1, i wyliczmy sobie n1 i n2. N1 to będzie minus 3 minus 1 przez 2, to daje nam minus 2, i N2 to będzie minus 3 plus 1 przez 2, co daje nam minus 1. Czyli skoro mamy miejsca zerowe, możemy sobie zapisać to wyrażenie w nawiasie w postaci iloczynowej funkcji kwadratowej. Czyli mielibyśmy dalej, że to jest 4 razy n dodać 1 razy n dodać 2 i to wszystko jeszcze plus 6. I teraz tak, mieliśmy wykazać, że reszta z dzielenia przez 8 jest równa 6. Czyli musimy wykazać, że ten fragment tego zapisu jest liczbą podzielną przez 8. Jak to wykazać? No, czwórka sprawia, że ta liczba dzieli się przez 4. A zapis n plus 1 razy n plus 2 oznacza dwie kolejne liczby całkowite, z których jedna musi być parzysta. Jeżeli pomnożymy cokolwiek razy liczbę parzystą, to wyrażenie automatycznie dzieli się przez 2. Jeżeli jeszcze pomnożymy to razy 4, to wyrażenie to jest podzielne przez 8. I to kończy nasz dowód, tylko oczywiście musimy zapisać to słownie. Pamiętaj o tym. I komentarz do tego zadania mógłby brzmieć następująco. Liczba w postaci 4n plus 1 razy n plus 2 jest podzielna przez 4. N plus 1 i n plus 2 to dwie kolejne liczby całkowite, z których jedna jest parzysta. Zatem iloczyn 4 w nawiasie n plus 1, n plus 2 jest podzielny przez 4 i 2.
czyli jest podzielny przez 8. Stąd wynika, że wyrażenie i zapisujemy całe to wyrażenie przy dzieleniu przez 8 daje resztę równą 6. I to będzie koniec naszego dowodu. Tutaj niestety trzeba było się bardzo rozpisać, żeby otrzymać maksymalną ilość punktów za to zadanie i to było ciężkie zadanie jak za tylko 2 punkty. Ale pamiętaj, naucz się je robić, ponieważ zadanie tego typu też może się pojawić na maturze. Kolejny typ zadania wykaż, że jest to zadanie z potęgami. To zadanie pojawiło się na maturze w maju w 2017 roku. Wykaż, że liczba 4 do potęgi 2017 plus 4 do potęgi 2018 plus 4 do potęgi 2019 plus 4 do potęgi 2020 jest podzielna przez 17. Teraz to zadanie jest o tyle trudne, że w tablicach maturalnych nie masz wzoru, jak postąpić, kiedy masz dodawanie lub odejmowanie liczb w potędze, gdzie masz taką samą podstawę potęgi. Nie ma na to wzoru. I teraz musisz zapamiętać pewien schemat postępowania. Zawsze w tego typu zadaniach sprowadzasz sobie każdą liczbę do tej samej potęgi i radzę ci, wybierz potęgę najmniejszą, bo wtedy to się robi najłatwiej. Czyli najmniejszą potęgą jest potęga 2017, więc spróbujmy każdą liczbę z tego wyrażenia zapisać jako 4 do potęgi 2017. Czyli ta pierwsza 4 nam pasuje, więc my ją po prostu przepiszmy. Mamy 4 do potęgi 2017 dodać. I teraz zamiast 4 do potęgi 2018 zapiszemy sobie 4 do potęgi 2017 razy 4 do potęgi pierwszej. Dlaczego możemy tak zrobić? Ponieważ wiemy, że jeżeli jest mnożenie między takimi liczbami, to potęgi się dodają i wartość tej liczby po rozdzieleniu dalej jest równa 4 do potęgi 2018. Dodać, zamiast 4 do potęgi 2019 zapiszemy sobie 4 do potęgi 2017 razy 4 do potęgi drugiej. Czyli to wartościowo jest również tyle samo równe. Dodać 4 do potęgi 2017 razy 4 do potęgi trzeciej i to jest zapisana 4 do potęgi 2020. I teraz kolejnym krokiem jest wyłączenie liczby 4 do potęgi 2017 przed nawias. Czyli mamy 4 do potęgi 2017 i w nawiasie będziemy mieć 1, dodać 4, dodać 4 do potęgi drugiej, dodać 4 do potęgi trzeciej. Jeżeli nie jesteś przekonany, czy dobrze wyłączyłeś przed nawias, to pamiętaj, że jeżeli wymnożysz tą 4 do potęgi 17 razy każdy element nawiasu, to musisz otrzymać dokładnie to samo, co mamy zapisane linijkę wyżej. Tak się możesz sprawdzić, czy poprawnie wyłączyłeś coś przed nawias. I teraz wykonujemy działanie, które mamy w nawiasie, więc mamy 4 do potęgi 2017 razy i w nawiasie mamy 1 plus 4 to jest 5, plus 16 to jest 21 i plus 64 to będzie 85, czyli 4 do potęgi 2017 razy 85. No i teraz mieliśmy wykazać, że liczba jest podzielna przez 17. Żeby liczba była podzielna przez 17, to musimy ją zapisać w postaci 17 razy jakaś liczba całkowita. Okazuje się, że 85 możemy zapisać jako 17 razy 5, czyli to wartościowo jest równe 85. Zapisujemy jeszcze razy 4 do potęgi 2017 i możemy tą liczbę zapisać w postaci 17 razy k, gdzie k należy do liczb całkowitych. Czyli w tym wypadku za nasze k wzięliśmy sobie wszystko, co nie jest 17. I jeżeli dane wyrażenie możemy zapisać w postaci 17 razy jakaś liczba całkowita, to oznacza, że wykazaliśmy, że dana liczba jest podzielna przez 17. Możemy napisać jeszcze słowne uzasadnienie, że 17 jest jednym z całkowitych czynników tego wyrażenia, więc liczba jest podzielna przez 17.
i zaczynają się zadania z dowodzeniem, ale z geometrii, czyli coś, czego przeważnie maturzyści najbardziej nie lubią. To zadanie pojawiło się na maturze w sierpniu w 2019 roku. Wierzchołki A i C trójkąta ABC leżą na okręgu o promieniu R, a środek S tego okręgu leży na boku AB trójkąta. Prosta BC jest styczna do tego okręgu w punkcie C, a ponadto długość odcinka AC wynosi R pierwiastka z 3. Wykaż, że kąt ACB ma miarę 120 stopni. Więc tak, musimy wyliczyć miarę tego kąta, a właściwie musimy dojść do tego, że ten żółty kąt, który Ci właśnie zaznaczyłam, że on ma 120 stopni. Oczywiście tą miarą 120 stopni w ogóle nie możesz się posługiwać. Ty musisz do tego dojść za pomocą stosowania własności, które znasz. Podpiszmy sobie to, co mamy. Wiemy, że długość odcinka AC jest równa R pierwiastka z 3. No i wiemy, że prosta BC jest styczna do tego okręgu w punkcie C. I taka uwaga dla Ciebie, jeżeli w zadaniu pojawia Ci się prosta styczna, to pamiętaj, że prawdopodobnie będziesz musiał stosować własność, że prosta styczna do okręgu zawsze tworzy z promieniem kąt 90 stopni w tym punkcie styczności. Czyli do punktu C, do punktu styczności dorysowujemy promień, i z własności korzystamy, że tutaj ten kąt będzie miał 90 stopni. Czyli zapiszmy sobie, że miara kąta SCB równa się 90 stopni, no i musimy napisać uzasadnienie, bo jest to kąt pomiędzy styczną a promieniem okręgu. Ok, co możemy zauważyć dalej? Zobacz, wiemy, że to jest promień i wiemy, że odcinek AS to też jest promień, więc od razu zapiszmy sobie, że długość odcinka SC jest równa długości odcinka AS i to jest R, czyli długość promienia. Czyli tak naprawdę, zobacz, musimy wyliczyć miarę kąta AC. S. Oznaczę Ci go kolorem fioletowym. Jeżeli policzymy miarę tego kąta, no to już będziemy mieć miarę kąta tego żółtego, ACB, którego szukamy. Czyli jak policzyć miarę tego fioletowego kąta? Zobacz, musimy zauważyć, że trójkąt ACS jest równoramienny. Oczywiście ma równe ramiona, ponieważ są to promienie. Więc zapiszmy jeszcze wniosek. Więc trójkąt ACS jest równoramienny. Kolejny wniosek, który możemy wyciągnąć, to skoro trójkąt jest równoramienny, to wiemy, że kąty przy podstawie są identyczne, więc możemy napisać, że miara kąta SAC będzie równa mierze kąta SCA. I zaznaczmy go też na kolor fioletowy. I jak wyliczyć miarę tego kąta? Zobacz, możemy poprowadzić wysokość trójkąta ACS poprowadzoną z punktu S i skoro to jest trójkąt równoramienny, to my wiemy, że wysokość tego trójkąta dzieli nam podstawę na dwie równe części. I zapiszmy, że tutaj jest na przykład punkt D. I możemy napisać, że długość odcinka AD jest taka sama jak długość odcinka DC, czyli to będzie połowa z podstawy AC, czyli będzie R pierwiastka z 3 przez 2. A skoro tak, to zobacz, powstał nam taki trójkąt o takich wymiarach. Mamy tutaj punkt S, C, D, mamy R pierwiastka z 3 przez 2, taką długość boku, a ta przeciwprostokątna ma długość R. I teraz naszym zadaniem jest wyliczenie tego naszego kąta DCS. Czy masz jakiś pomysł, co możemy tutaj wykorzystać, żeby policzyć miarę tego kąta? Pamiętaj, że miarę kątów możemy wyliczyć z trygonometrii. Czyli musimy wybrać jakąś funkcję trygonometryczną, która dla tego kąta, nazwijmy go sobie może alfa, łączy nam ten bok trójkąta z tym bokiem trójkąta. A jaka funkcja trygonometryczna łączy nam przyprostokątną przyległą do naszego kąta z przeciwprostokątną? Będzie to kosinus, czyli możemy napisać, że kosinus kąta alfa równa się R pierwiastka z 3 przez 2 przez R. R-ki się pięknie skracają i wychodzi nam, że kosinus kąta alfa równa się pierwiastek z 3 przez 2.
I teraz musimy udać się na stronę 15 do tablic maturalnych, żeby zobaczyć, dla jakiego kąta wartość kosinusa jest równa pierwiastek z 3 przez 2. Z tabelki na stronie 15 możemy odczytać, że kosinus ma wartość pierwiastek z 3 przez 2 dla kąta 30 stopni. Czyli wychodzi nam, że kąt alfa jest równy 30 stopni. Czyli zapiszmy sobie wtedy i tylko wtedy, gdy alfa równa się 30 stopni. Czyli wyliczyliśmy, że miara kąta ACS równa się 30 stopni. Tak więc, jak wyliczyć miarę kąta ACB? Możemy napisać, że miara kąta ACB, czyli tego żółtego kąta, równa się mierze kąta ACS plus miara kąta SCB. Czyli kąt ACB równa się, wiemy, że kąt ACS ma miarę 30 stopni, czyli to będzie 30 stopni, plus wiemy, że kąt SCB ma 90 stopni, co wykazaliśmy sobie na samym początku. Więc możemy zapisać, że to jest 120 stopni, co kończy dowód. I to jest w pełni wykonane zadanie. Zauważ, że na każdym kroku pisałam, co z czego wynika, czym się posługujemy, dlaczego wyciągamy taki wniosek. To jest bardzo ważne, żeby, jeżeli nawet dla Ciebie jest coś oczywiste, żebyś napisał w tym zadaniu, z jakiej własności właśnie skorzystałeś. Kolejne zadanie, które zrobimy, pojawiło się na maturze w maju w 2018 roku i jest ono o okręgach stycznych. Okręgi o środkach odpowiednio A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego. Promień okręgu o środku A jest równy 2. Uzasadnij, że promień okręgu o środku B jest mniejszy od pierwiastka z 2 odjąć 1. Jak się zabrać za takie zadanie? Zobacz, jeżeli mamy takie styczne okręgi, to pierwsze, co bym zrobiła, narysowałabym promienie poprowadzone prostopadle do ramion tego kąta i uzyskałabym kwadrat o bokach długości 2. Możemy zauważyć, że tutaj ten odcinek to byłaby przekątna naszego kwadratu. Więc tak, oznaczmy sobie może wierzchołki tego kwadratu. Mamy C, D, E na przykład i tutaj jeszcze F. I wypiszmy jakieś dane. Wiemy, że AC, długość odcinka AC, równa się długości odcinka AE i to się równa 2, czyli tyle co promień dużego okręgu. Możemy też policzyć długość przekątnej naszego kwadratu, czyli to będzie długość odcinka AD. Wiemy, że ta długość odcinka jest przekątną naszego kwadratu, więc wynosi 2 pierwiastki z 2, bo korzystamy ze wzoru na długość przekątnej kwadratu, d równa się a pierwiastek z 2. I jaki wniosek możemy teraz wyciągnąć? Zobacz, jeżeli nazwiemy odcinek BF małą literką r, czyli to będzie promień tego naszego małego okręgu, to możemy napisać taką nierówność, że jeżeli dodamy 2 małe promienie tego okręgu, czyli to będzie ten nasz odcinek. Jeżeli jeszcze dodamy długość odcinka AF, to na pewno jest mniejsze od przekątnej naszego kwadratu, czyli na pewno to jest mniejsze od 2 pierwiastków z 2. I teraz wiemy, że długość odcinka AF jest równa 2, bo to jest promień tego większego okręgu. Czyli zapiszmy, że 2r dodać 2 jest mniejsze niż 2 pierwiastki z 2. Jeżeli przeniesiemy dwójkę na prawą stronę nierówności, to wychodzi nam, że 2r jest mniejsze niż 2 pierwiastki z 2 minus 2 i przy podzieleniu przez 2 mamy r mniejsze niż pierwiastek z 2 odjąć 1, co kończy nasz dowód. Uzasadniliśmy, że promień okręgu o środku B jest mniejszy od pierwiastka z 2 odjąć 1. Przyjemne krótkie zadanie, oczywiście, jeżeli wiesz, jak je zrobić. I jeszcze jedno ostatnie zadanie na dzisiaj, pojawiło się ono na maturze w czerwcu 2019 roku. Dany jest trójkąt ABC. Punkt S jest środkiem boku AB tego trójkąta. Wykaż, że odległości punktów A i B od prostej CS są równe. Czyli tak, najpierw musimy poprowadzić tą prostą CS. Mamy tutaj prostą CS. I teraz uwaga, mamy wykazać, że odległości punktów A i B od prostej. I teraz w jaki sposób prowadzi się odległość punktu od prostej?
No bo zobacz, tą odległość ja bym mogła poprowadzić w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, tak? Są różne odcinki, więc czy jest jakaś reguła? Oczywiście. Pamiętaj, że zawsze odległość punktu od prostej to jest długość odcinka, który jest poprowadzony pod kątem prostym, czyli to jest najkrótsza z możliwych odległości. Czyli jedynym wariantem z tych trzech to będzie ten środkowy odcinek. To właśnie będzie odległość punktu od prostej. Podobnie odległość punktu B od naszej prostej również musi iść pod kątem prostym. I te punkty podpiszmy sobie jako D i jako E. No i musimy wykazać, że te odległości, czyli że długość odcinka AD jest równa długości odcinka EB. Jak to zrobić? Zauważ, że powstały nam tutaj dwa trójkąty prostokątne, czyli już możemy napisać, że miara kąta ADS jest równa mierze kąta SEB równa się 90 stopni. I zauważ, że jeżeli wykażemy, że te dwa trójkąty ASD i SEB są przystające, czyli że są identyczne, to wykażemy też, że te nasze odcinki są takie same, bo to są odpowiednie boki w tych trójkątach. Więc skupmy się na tym, jak wykazać, że te dwa trójkąty są przystające. Możemy tu jeszcze zauważyć, że odcinek AS jest równy odcinkowi SB, bo mamy informację w zadaniu, że punkt S jest środkiem boku AB. Czyli zapiszmy, że długość odcinka AS jest równa długości odcinka SB, bo punkt S jest środkiem boku AB. Co jeszcze możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że te dwa kąty są kątami wierzchołkowymi, więc mają taką samą miarę. Więc zapiszmy, że miara kąta ASD jest równa mierze kąta ESB, bo są to kąty wierzchołkowe. I jeżeli pamiętasz, to istnieje taka cecha przystawania kąt, bok, kąt. Czyli jeżeli wykażemy, że dwa boki w dwóch trójkątach są identyczne i kąty przy tym boku również mają identyczne miary, to wtedy możemy stwierdzić, że trójkąty są przystające. Więc jak możemy to dowieść? Zobacz, wiemy już, że odcinek AS jest równy odcinkowi SB. Wiemy, że te fioletowe kąty są identyczne, więc jeszcze musimy dowieść, że te kąty mają taką samą miarę. Jak to zrobić? Możemy napisać, że miara kąta SAD jest równa mierze kąta EBS, ponieważ... I spróbujmy sobie wyliczyć miarę tego kąta, czyli kąt SAD to będzie 180 stopni minus 90 stopni minus miara kąta ASD. A to się równa 90 stopni minus miara kąta ASD. Jeżeli chcielibyśmy w ten sam sposób wyliczyć miarę kąta EBS, zapiszmy, miara kąta EBS, to również ona wynosi 180 stopni minus 90 stopni minus miara kąta ESB. Czyli to będzie 90 stopni minus miara kąta ESB. A my wiemy, że te dwa kąty ASD i EBS są identyczne, więc na tej podstawie wiemy, że te dwa kąty SAD i EBS również są identyczne. Czyli możemy napisać, że trójkąty ASD i ESB są przystające. Co wynika z cechy? Kąt, bok, kąt. Więc odcinek AD jest równy odcinkowi EB. I to kończy nasz dowód. Czyli znowu zauważ, że tutaj wszystko trzeba było wypisać. Z jakiej cechy przystawania trójkątów korzystamy i wypisać, dlaczego możemy stwierdzić, że te kąty są takie same i te boki są identyczne. Czyli pamiętaj, żeby wszystko tu koniecznie zapisywać, bo tylko wtedy otrzymasz maksymalną ilość punktów za to zadanie.
I to było już ostatnie zadanie z dowodzenia, jakie dla Ciebie przygotowałam. Jak sam widzisz, te zadania są bardzo różnorodne i warto naprawdę się wyszkolić, żeby na przykład zauważać wzory skróconego mnożenia, podobieństwo figur, przystawanie trójkątów i wiele, wiele innych rzeczy. I aby ten czas, który poświęciłeś na ten film, nie poszedł na marne, przećwicz proszę nabytą wiedzę, rozwiązując samodzielnie zadania z dowodzenia z ubiegłorocznych matur lub, jeżeli to Ci nie wystarczy, to dołącz do grona uczestników mojego kursu z dowodzenia. Link do kursu znajduje się pod filmem. Bardzo Ci również dziękuję za łapkę w górę, komentarz, chociażby taki dla statystyk, lub za subskrypcję. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że ten odcinek wniósł dużo w Twoje matematyczne życie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.